Zastanówmy się, jaka będzie nazwa systematyczna cząsteczki o następującym wzorze strukturalnym. Zawiera ona podwójne wiązanie, więc jest to alken. Policzmy, ile atomów węgla znajduje się w cząsteczce. Mamy tu 4 atomy węgla. Nasz alken to buten. Nazwa buten nie jest precyzyjna. Nie mówi ona, w którym dokładnie miejscu znajduje się wiązanie podwójne. Może być ono albo przy pierwszym, albo przy drugim atomie węgla. Niezależnie od którego końca cząsteczki zaczniemy liczyć, podwójne wiązanie znajduje się przy drugim atomie węgla. Nazwa tej cząsteczki to but-2n. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Podobnie masz tu alken. 4 atomy węgla w cząsteczce, a wiązanie podwójne znajduje się przy drugim atomie węgla. Dokładnie, ta cząsteczka to również but-2n. Jednak czy te dwie cząsteczki to na pewno jedno i to samo? Otóż jak już Ci wspomniałam, elementy cząsteczki w alkenach nie mogą rotować wokół wiązania podwójnego. Tutaj przy części, gdzie mamy wiązanie pojedyncze, ta część cząsteczki i ta mogą obracać się dowolnie wokół wiązania pojedynczego. Natomiast tutaj obrót jest niemożliwy. Cząsteczka jest w tym miejscu sztywna. Więc obie te cząsteczki to dwie zupełnie różne struktury o odmiennych właściwościach. Mówimy, że te dwie cząsteczki są względem siebie izomerami, a dokładniej izomerami geometrycznymi. Izomery to takie związki chemiczne, które mają ten sam wzór sumaryczny, a różnią się między sobą sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo innym rozmieszczeniem atomów w przestrzeni. Oba te związki mają ten sam wzór sumaryczny, C4H8. Ale rozmieszczenie atomów przy wiązaniu podwójnym jest inne. Są to izomery. W tym przypadku mówimy o izomerii geometrycznej, ponieważ ta izomeria wynika z faktu różnego układu atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych. Tego typu izomery możemy rozróżnić za pomocą jeszcze większego sprecyzowania nazw alkenów. Aby nadać nazwę izomerom geometrycznym, możemy posłużyć się dwoma konwencjami. Są to tak zwane konwencje cis-trans oraz EZ. Z konwencji cis-trans możemy korzystać w momencie, gdy mamy ten sam atom lub grupę atomów po dwóch stronach wiązania podwójnego. I tak jest w tym przypadku. Tu i tu mamy grupę metylową. Możemy nadać nazwę tym dwóm cząsteczkom zgodnie z konwencją cis-trans. Forma trans to taka, w której dwa identyczne podstawniki znajdują się po przeciwnych stronach względem płaszczyzny przechodzącej wzdłuż wiązania wielokrotnego. Natomiast forma cis ma miejsce wtedy, gdy te podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. W pierwszej cząsteczce grupy metylowe znajdują się po przeciwnych stronach płaszczyzny wiązania podwójnego. W takim razie jest to izomer trans. But-2n-u. Natomiast ta cząsteczka ma w sobie grupy metylowe rozmieszczone po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego. Jest to izomer cis cząsteczki. Ta cząsteczka to trans-but-2n. A ta cząsteczka to cis-but-2n. Te dwie cząsteczki możemy jeszcze nazwać zgodnie z drugą, nieco trudniejszą zasadą nazewnictwa. Skorzystamy z konwencji EZ. Z tej konwencji korzysta się również, kiedy nie mamy tych samych podstawników przy podwójnym wiązaniu. Ale nazewnictwo takich cząsteczek będziemy ćwiczyć w kolejnych nagraniach. System nazewnictwa EZ opiera się na regułach wagi podstawników Kana, Ingolda, Preloga. O formie E z niemieckiego naprzeciw mówi się, gdy dwa podstawniki o większej wadze znajdują się po przeciwnych stronach względem płaszczyzny przechodzącej wzdłuż wiązania wielokrotnego. Natomiast o formie Z, z niemieckiego razem, mówi się, gdy wcześniej wspomniane podstawniki znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny wiązania podwójnego lub pierścienia. W takim razie, jeśli mamy izomer trans, to jego poprawną nazwą jest również E-but-2n. Natomiast izomer cis równie dobrze możemy nazwać Z-but-2n.